me down. Po 12, 25 jest. Dzisiaj mi przędzyto z pszenicą, awokado z Kilimandżaru przyniosłem. Tutaj spadło wczoraj 7 litrów, szczególnie u nas spadło 7 litrów na metr, gdzie się raczej kurzy. Jest teraz widoczność, ładnie troszkę schodzi. Dzielę, mamy tu już po orce past. Teraz go zniszczymy i będzie dużo mniej pastu z morzu. Tu jest teren działkowy w koło. Mamy to i tam duży to dalej. Jest około 10, nie, niecałe 10 metrów, 8. Tu też było kiedyś pole, no ale jest gościu nie widział żadnego tego, bo nie chciał. No i mamy taki las po 12 latach, 14 chyba. Już tak. Las rośnie. Lecimy dalej. Wybieram się na Kielce. Ja opiszę zdrowie, bo przyjemnie zapało. Wczoraj się odpoczynek był. Dzisiaj od rana przewianie zboża i siew. Tu jest kwalifikat siany awokado, co mówiłem, kilka i pszenica Kilimandżaru. Kwalifikat. Mieszamy to, bo to i tak idzie na przyszły drugi siew, a zboże, część reszta idzie do górnika. Nie ma pasza. Nawozy strasznie drogie, opryski, jak powiem tutaj, zamawiałem Axel Complex już miesiąc temu, o starej cenie z tego roku, jeszcze ze stycznia, a w tej chwili już jest o 45 zł droższy na paczce dwuheterowej. Także wszystko idzie w górę, nawozów zero u nas, zobaczymy co to przyniesie. Tydzień. Znaczy nie stanie na mocno nic. Będzie się mniejsze dawki ciało. Nie się będzie mniej zbierało. Tak to wygląda. Nikt nie będzie płacił po 2000 za saletrę, która kosztowała w tamtym roku we wrześniu, końcówka września, kupowaliśmy po 930 zł za tonę. A teraz jest 1000, około 2000 prawie. W miesiącu zdrożało to, dokładnie nie wiem, ale tam mi dzwonił przedstawiciel, to około 600 zł średnio wyszło na wszystkie nawozy. No to gratuluję handlowcom, żeby dobrze sprzedawali to teraz, bo z tego co słyszę, to mało będzie nawozy brał. Bo są strasznie drogie w porównaniu z ceną zbóż. Tam do Świętek trzeba w granicach 800 zł. W tym roku jest po 1100 maksymalnie. W naszym rejonie około 950. A nawozy ponad 100% drożały. Także gratulacje. Polifoska 2,7, 6. Takie ceny.
paliwo tu w Górskim. Tu zauważyłem, to jest 5,80. W granicach plus minus 10 groszy, to jest 5,89, 5,82, tak się waha. Ale przy tygodniu jeszcze nie wiem, nie jeździłem, także może być różnie. Wszystko w górę i do przodu. Zobaczymy, co dalej będzie sobie. Będzie zastanawiamy się, gdzie dzierżaw nabrane jest, to będzie kalkulacja. Maszyn nabrane, co jest kredytu. A tu wszystko w górę. Ja tu się przeżyję, mam nadzieję. Także opresje są kupione. Dobry pieniążek jeszcze na przyszły rok. Mogę z nami. Pozdrawiam.